zatem przewodniczący zarządził na podstawie artykułu 147 paragraf 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego zarządzić utrwalanie od tego momentu przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, o czym uprzedzam obecne osoby uczestniczące w tej czynności. Wskazuję również, że zarządzenia porządkowe przewodniczącego będą rejestrowane za pomocą tego urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk bez odnotowywania w protokole. Proszę usiąść, posłuchać postanowienia. Postanowienie dnia 15 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny w składzie półobecnym po rozpoznaniu z dnia 13 lipca i 15 września 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu sprawy przeciwko Jarosławowi Józefowi Brożek, synowi Józefa i Zofii z domu Święta urodzonemu 28 lipca 1956 roku w Krakowie, Ryszardowi Cawa, synowi Henryka i Ireny z domu Schneider urodzonemu 2 października 1936 roku w Warszawie, Markowi Chowaniec, synowi Mieczysława i Zofii z domu Forkiewicz urodzonemu 25 maja 1951 roku w Bosolinie, Zbigniewowi Romanowi Cioś, synowi Zdzisława i Barbary z domu Zele, urodzonemu 18 czerwca 1955 roku w Krakowie, Tadeusza Flagi, syna Stefana i Stefani z domu Król urodzonego 2 marca 1957 roku w Myślenicach, Jana Kowalskiego, syna Napoleona i Feliksji z domu Płonka urodzonego 21 stycznia 1958 roku w Kluczach, Antoniego Krzyszkowskiego, syna Ferdynanda i Karoliny z domu Borowiec urodzonego 6 września 1947 roku w Bielisce, Jerzego Wiesława Nowak, syna Antoniego i Genowefy z domu Giergiel urodzonego 21 kwietnia 1954 roku w Krakowie, Jerzego Ignacego Fikusa, syna Ignacego i Alfredy z domu Papuga urodzonego 15 września 1958 roku w Krakowie, Sławomira Ptasińskiego, syna Zbigniewa i Elżbiety z domu Mazanek urodzonego 27 maja 1957 roku w Krakowie, Jerzego Józefa Rozłąkowskiego, syna Józefa i Heleny z domu Werengowska urodzonego 26 listopada 1952 roku w Plichowie, Zbigniewa Józefa Sarbińskiego, syna Henryka i Stefanii z domu Błażejczyk, urodzonego 25 marca 1957 roku w Myślenicach, Andrzeja Stefanek, syna Jana i Krystyny z domu Pierzchała, urodzonego 7 czerwca 1957 roku w Krakowie, Andrzeja Wojciecha Świerczewskiego, syna Zygmyrfa i Wandy z domu Adamskiej, urodzonego 31 maja 1963 roku w Miechowie, Czesława Boszczyny, syna Józefa i Katarzyny z domu Kot, urodzonego 6 lipca 1952 roku w Szanowie, Edwarda Gruber, syna Ferdynanda i Magdaleny z domu Łukaszek, urodzonego 18 maja 1941 roku w Krzyżowej, Henryka Rzech, syna Wojciecha i Marii z domu Szczęsny, urodzonego 1 czerwca 1958 roku w Krakowie, oskarżonym o to, że w dniu 3 maja 1986 roku w Krakowie, będąc funkcjonariuszami Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie i tym samym funkcjonariuszami państwa komunistycznego, dopuścili się zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będącej zbiorowym naruszeniem praw człowieka, w tym w szczególności prawa do wolności określonej grupy politycznej, działaczy opozycji antykomunistycznej, przez to, że w ramach represji za działalność w organizacji walczącej o niepodległość Polski oraz zgłoszone poglądy polityczne, działając bez podstawy prawnej, wspólnie z innymi funkcjonariuszami i przekraczając przysługujące im uprawnienia, wzięli udział w operacji bezprawnego pozbawienia wolności Edwarda Postawy, Bogdana de Barbaro, Danuty Suchorowskiej-Śliwińskiej, Anny Fischer, Andrzeja Fischer, Mariana Stacha, Stanisława Rodzińskiego, Katarzyny Kotarwa, Artura Tena, Wiesława Kukle, Marię Kukla, Adama Bujaka, Władysława Smerda, Piotra Świdra, Witolda Tuchału, Stefana Piecha, Anny Zacharek-Pich, Bogdana Picha, Małgorzaty Słowik, Galwina Janicha, Jerzego Żebrowskiego, Piotra Parusinka, Marka Wyrgiel, Mirosława Janusz, Janusza Sokołowskiego, Ryszarda Bociana, Antoniego Piekiełki, Artura Koszykowskiego, Grzegorza Pirowskiego, Marię Koczur, Krzysztofa Kopeć, Jana Rokitę, Mieczysława Majdzika, Danutę Kownacką w okresie od 3 maja do 5 maja 1986 roku, zatrzymując ich na okres
nie przekraczający 7 dni, przy czym Jarosław Grożek zatrzymała Kuratena, Ryszard Cawa zatrzymał Edwarda Postawę i Antoniego Piekiałkiewicza, Marek Chmielowiec zatrzymał Annę Fischer, Andrzeja Fischer, Wiesława Kukle i Marię Kukla, Zbigniew Cioś zatrzymał Krzysztofa Kopeć i Jana Robitę, Tadeusz Flaga zatrzymał Adama Bujaka, Jan Kowalski zatrzymał Stanisława Rodzińskiego, Antoni Krzyszkowski zatrzymał Danutę Kowalską, Jerzy Nowak zatrzymał Marka Byrgier i Marię Koczul, Jerzy Pikusa zatrzymał Artura Koszykowskiego, Sławomir Ptasiński zatrzymał Grzegorza Pirowskiego, Jerzy Rosłonkowski zatrzymał Bogdana De Barbaro, Annę Zacharek-Klich i Bogdana Klicha, Zbigniew Sarmiński zatrzymał Jerzego Żebrowskiego, Andrzej Stefanek zatrzymał Stefana Piecha i Ryszarda Bociana, Andrzej Świerczewski zatrzymał Mieczysława Majdzika, Czesława Włoszczyna, Czesław Włoszczyna zatrzymał Małgorzatę Słowik, Edward Gruber zatrzymał Ryszarda Bociana, a Henryk Żak zatrzymał Piotra Parusznika w celu umożliwienia im wzięcia udziału we mszy świętej oraz manifestacji niepodległościowej zorganizowanej w Krakowie na Wawelu, czym działali na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych. To jest o przestępstwo z artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego i w związku z artykułem 2 ustęp 1 i artykułem 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, tekst jednolity dziennik ustaw nr 63 z 2007 roku, pozycja 424 z późniejszymi zmianami, postanawia na podstawie artykułu 339 punkt 3 paragraf 3 punkt 1 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 17 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania karnego umorzyć postępowanie karne przeciwko Jarosławowi Grożkowi, Ryszardowi Cawie, Markowi Chmielowcowi, Zbigniewowi Ciosiowi, Tadeuszowi Fladze, Janowi Kowalskiemu, Antoniemu Krzyszkowskiemu, Jerzemu Nowakowskiemu, Jerzemu Pikusowi, Sławomirowi Ptasińskiemu, Jerzemu Rozłąkowskiemu, Zbigniewowi Sarmińskiemu, Andrzejowi Stefankowi, Andrzejowi Świerczewskiemu, Czesławowi Goszczynie, Edwardowi Grublowi i Henrykowi Szakowi o zarzucany im czyn, przy czym czyniąc i stanowiąc przestępstwo z artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego i 231 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 2 ustęp 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z uwagi na upływ terminu przedawnienia na zasadzie artykułu 632 punkt 2 kodeksu postępowania karnego kosztami sądowymi obciążeń Skarb Państwa na zasadzie artykułu 98 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego z uwagi na zawiłość sprawy odroczyć sporządzenie uzasadnienia na okres do 7 dni. Jeżeli chodzi o ustne motywy, krótko, sąd poda motywy rozstrzygnięcia, natomiast jeżeli chodzi o pisemne, zostaną one doręczone stroną, o czym sąd pouczy tą osobę po przedstawieniu tych ustnych motywów. Jeżeli chodzi o stan faktyczny tej sprawy, jest on w zasadzie niesporny i jasny, albowiem zgromadzony materiał dowodowy na etapie postępowania przygotowawczego jest wystarczający do przeprowadzenia precyzyjnych ustaleń faktycznych odnośnie tego, w którym momencie, jakie osoby, przez kogo zostały zatrzymane. Ten materiał został uzupełniony poprzez odpowiednią dokumentację. Składają się na niego zarówno zeznania świadków, jak i wyjaśnienia oskarżonych, a zatem na tym etapie dalsze uzupełnienia tego materiału dowodowego jest niezasadne. Natomiast jeżeli chodzi o podstawę prawną decyzji sądu, jest ona następująca. Stosownie do treści artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego karze podlega, kto pozbawia człowieka wolności. Natomiast z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego wynika, że karze podlega funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia, nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Natomiast artykuł 2 ustęp 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Dalej będzie ta ustawa powoływana jako ustawa o IPN. Zbrodniami komunistycznymi w rozumieniu ustawy są czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od 17 września 1939 roku do 31 lipca 1990 roku, polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup, bądź w związku z ich stosowaniem stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zbrodniami komunistycznymi są również czyny popełnione przez tych funkcjonariuszy w okresie, o którym mowa w
zacytowanym zdaniu, zawierające znamiona czynów zabronionych określonych w artykule 187, 193 lub 194 rozporządzenia prezydenta z dnia 11 lipca 1932 roku kodeks karny albo artykułu 265 paragraf 1, 266 paragraf 1, 2 lub 4 lub artykułu 267 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku kodeks karny dokonane przeciwko dokumentom w rozumieniu artykułu 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organu bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Jest to dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 1388. Na szkodę osób, których te dokumenty dotyczą, stosownie do treści artykułu 3 ustawy o IPN z zbrodniami przeciwko ludzkości są w szczególności zbrodnie ludobójstwa w rozumieniu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa przyjętej 9 grudnia 1948 roku, a także inne poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej, jeżeli były dokonywane przez funkcjonariuszy publicznych albo przez nich inspirowane lub tolerowane. Ustawa o IPN w swoim pierwotnym brzmieniu nie określała długości terminu przedawnienia karalności zbrodni komunistycznych niebędących zbrodniami przeciwko ludzkości, a jedynie ustalała początek biegu tego terminu na dzień 1 stycznia 1990 roku. Jest to artykuł 4 ust. 1a ustawy o IPN-ie w brzmieniu od dnia 19 stycznia do 13 maja 1999 roku. Z tego powodu długość tych terminów określał ówczesny kodeks karny z 1969 roku. Tam między innymi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2012 roku do sygnatury 3KK 89 przez 2012 opublikowany w Prokuraturze i Prawie z 2013 roku numer 1 pozycja 2. Myśl artykułu 105 paragraf 1 punkt 3 kodeksu karnego z dnia 19 kwietnia 1969 roku. Karalność przestępstwa ustawowa, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 w przypadku występków zagrożonych karą pozwolenia wolności do lat 5. Znamiona przestępstwa polegającego na pozbawieniu wolności, dzisiejszy artykuł 189 paragraf 1 kodeksu karnego, uregulowane było w artykule 165 paragraf 1 dawnego kodeksu karnego, przy czym występek ten zagrożony był karą od 6 miesięcy do 5 lat. Z kolei odpowiednikiem dzisiejszego przestępstwa stypizowanego w artykule 231 paragraf 1 był występek opisywany w artykule 246 paragraf 1 dawnego kodeksu karnego, zagrożony karą pozbawienia wolności również od 6 miesięcy do 5 lat. Odnosił się zatem do nich wskazany 5-letni termin sprzedawnienia, a zatem ich karalność ustała z dniem 1 stycznia 1995 roku. Zgodnie z ukształtowanym jeszcze pod rządami dawnego kodeksu karnego jednolitą linią orzeczniczą Sądu Najwyższego termin przedawnienia, który już upłynął, nie może odżyć wskutek zmiany legislacyjnej. Tak m.in. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 roku. W związku z powyższym zbrodnie lub występki stanowiące czyny zabronione pod rządami kodeksu karnego z 1969 roku, których karalność przedawniła się przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o IPN, czyli przed dniem 13 maja 1999 roku, nie mogą być już ścigane pod rządami nowej ustawy. I również w tym przedmiocie wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z dnia 29 maja 2012 roku do sygnatury 3KK 89 przez 2012, ale także z 4 marca 2009 roku sygnatura 3KK 322 przez 2008, a także w uchwale z dnia 25 maja 2010 roku sygnatury 1KZP 5 przez 2010. Jeżeli chodzi o kwalifikację, którą zastosował oskarżyciel publiczny, a zatem kwalifikację dotyczącą tego, iż te występki mają stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości, w wypadku uznania zasadności takiej kwalifikacji pociągałoby to za sobą konieczność uznania, że nie doszło do przedawnienia karalności. Oprócz bowiem powołanej normy artykułu 4 ust. 1 o i ustawy o IPN-ie, również w kodeksie karnym z 1969 roku zbrodnie te nie ulegały przedawnieniu. Jest to artykuł 109 dawnego kodeksu karnego o przepisów o przedawnieniu, który brzmiał następująco. Przepisy o przedawnieniu nie stosuje się do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Przez to artykuł 4 ust. 1 ustawy o IPN potwierdzał już normę istniejącą. Oskarżyciel publiczny w uzasadnieniu aktu oskarżenia przyjął, że o kwalifikacji tych czynów jako zbrodni przeciwko ludzkości świadczy fakt, że motywem działania oskarżonych było prześladowanie pokrzywdzonych za działalność na rzecz pełnej niepodległości i przynależności do opozycyjnych organizacji politycznych. Sąd w tym składzie nie podziela tego poglądu. Wskazać tutaj należy na to, że pojęcie zbrodnia przeciwko ludzkości ma charakter ustawowy, aczkolwiek zostało ono zapożyczone z prawa międzynarodowego,
którym pojawiło się jako odpowiedź na działania państw osi podczas II wojny światowej. Po raz pierwszy zbrodnia przeciwko ludzkości została zdefiniowana w artykule 6c Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, tak zwanego Trybunału Norymberskiego, jako morderstwa, wytępienie, obrażanie ludzi w niewolników, deportacje i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej przed wojną lub podczas niej, albo prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych przy popełnieniu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy było to zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem krajów, w których zbrodni dokonano. Do tej samej definicji odwołała się konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości z dnia 26 listopada 1968 roku z Nowego Jorku, wzbogacając ją ponadto o zbrodnie ludobójstwa, wysiedlenie wskutek zbrojnego ataku lub okupacji, nieludzkie czyny wynikające z polityki apartheidu. Do tych dwóch aktów odwołał się również Sąd Najwyższy w interpretacji ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku Ogólnej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutowi Pamięci Narodowej. Tak uchwała z 7 sędziów z Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1992 roku do sygnatury 1 KZP 39 przez 91. Dodatkowo definicje zbrodni przeciwko ludzkości zawarte są w statucie powołanego w 1993 roku Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii z siedzibą w Hadze, gdzie do zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w Jugosławii zaliczono następujące przestępstwa popełnione na ludności cywilnej: morderstwo, eksterminację, niewolnictwo, deportację, uwięzienia, tortury, gwałt, prześladowania ze względów politycznych, rasowych, religijnych i inne nieludzkie akty. Natomiast w statucie powołanego w 1994 roku Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy czyny te tam wyliczone, aby mogły zostać uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości, muszą być częścią systematycznych ataków podjętych na szeroką skalę przeciwko ludności cywilnej, dokonywanych ze względów narodowych, politycznych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Wymienione wyżej akty prawa międzynarodowego jako jedyne definiowały zbrodnie przeciwko ludzkości w chwili uchwalenia ustawy o IPN-ie. Wbrew stanowisku oskarżyciela, który wprost powołuje się na rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, gdzie również te zbrodnie zdefiniowano, należy stwierdzić, że statut ten został ratyfikowany przez Polskę w 2001 roku, wszedł w życie w 2002 roku, a zatem już po uchwaleniu ustawy o IPN-ie, a więc nie może być wprost powoływany do definiowania omawianego pojęcia w ramach tej ustawy. Tym bardziej nie może być wprost wykorzystywany do interpretowania na gruncie przepisu artykułu 109 dawnego Kodeksu Karnego. Wskazać tutaj należy, że przeciwko uznaniu zarzuconych oskarżonym czynów za zbrodnie przeciwko ludzkości przemawia kilka argumentów. Sąd w tych ustnych motywach przedstawi je w sposób krótki, natomiast szczegółowo wyjaśni na piśmie. Po pierwsze, zbrodnia przeciwko ludzkości musi być występkiem o charakterze poważnym, nie może natomiast stanowić dowolnego rodzaju bezprawnego prześladowania, nawet w ramach zorganizowanej przez państwo masowej akcji wymierzonej przeciwko określonej grupie osób. W orzecznictwie Sądu Najwyższego występki mające taki charakter uznawano m.in. takie występki jak zbrodnie jak zabójstwa, czy też występki znęcania się fizycznego lub moralnego nad osobami pozbawionymi wolności, jak również udział w pobiciu osób pozbawionych wolności. Tak m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2001 roku do sygnatury 2 KKN 175 przez 99. Natomiast za występki będące zbrodniami komunistycznymi, jednakże niezakwalifikowanymi jako zbrodnie przeciwko ludzkości, Sąd Najwyższy uznawał m.in. dokonywanie przez funkcjonariuszy czynu z artykułu 184 paragraf 1 dawnego Kodeksu Karnego, a zatem znęcanie, artykuł 249 dawnego Kodeksu Karnego, tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi w celu skierowania przeciwko osobie postępowania karnego, artykuł 266 paragraf 1 dawnego Kodeksu Karnego, poświadczenie nieprawdy. Tym samym stwierdzić należy, że zakres omawianego pojęcia jest niedookreślony, jednakże w orzecznictwie wiązał się z przestępstwami o szczególnie poważnym charakterze. Nie, w ocenie sądu niezasadne w świetle zdarzeń będących przedmiotem mniejszego postępowania byłoby uznawanie ich za zbrodnie przeciwko ludzkości, tym bardziej, że jako takich zbrodni Sąd Najwyższy nie kwalifikował nawet poważniejszych występków. Wskazać tutaj również należy na kwestie dotyczące wyłączenia przedawnienia karalności w ocenie sądu w świetle obowiązujących przepisów, jak również poglądów judykatury, może ono być stosowane jedynie do najcięższych przestępstw, w przypadku których interes całej ludzkości stoi za kontynuowaniem ścigania. W obecnym stanie prawnym klucz zbrodni przeciwko pokojowi ludzkości i przestępstwo jedynie ulegają przedawnieniu popełnione przez funkcjonariuszy publicznych w związku z popełnionymi
przez nich obowiązkami zabójstwa, spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienie wolności łączące się ze szczególnym udręczeniem. Tutaj wskazane należy na artykuł 105, paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego. Zatem obecnie nie podlega przedawnieniu przestępstwo pozbawienia wolności przez funkcjonariusza publicznego, tylko wtedy łączy się ono ze szczególnym udręczeniem. Następnie nie sposób przyjąć, że krótkotrwałe, nie łączące się z dodatkowymi szykanami pozbawienie wolności w ramach zatrzymania może stanowić niepodlegające przedawnieniu zbrodnie przeciwko ludzkości. Wskazać tutaj należy na pomocniczo powoływany również w uzasadnieniu akta oskarżenia statut rzymski, który mówi o tym, że uwięzienie jest wskazane w tym statucie jako możliwy przypadek takiej zbrodni, o ile zostało dokonane z naruszeniem podstawowych prawa międzynarodowego i to w ramach masowego lub systematycznego, świadomego ataku zbiorowego przeciwko ludzkości cywilnej. Zatrzymanie przez na 48 godzin lub ponad ten czas bez podania podstawy prawnej niewątpliwie narusza chronione przez normy prawa międzynarodowego, prawa krajowego, prawo do wolności osobistej, ale podkreślić należy, że miało ono charakter krótkotrwały, tym samym ciężar i charakter naruszony w normach prawa międzynarodowego nie był tak doniosły, aby uznać ten czyn za zbrodnię przeciwko ludzkości. Trudno przyjąć również, że zatrzymanie kilkuset osób zgromadzonych na jednej uroczystości stanowiłoby masowy atak zbiorowy przeciwko ludzkości cywilnej, ludności cywilnej. Wskazać tutaj należy na orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym sformułowano pogląd, że czyny funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego popełnione w okresie do 31 grudnia 1956 roku, a polegające na znęcaniu się fizycznym lub moralnym nad osobami pozbawionymi wolności. I tutaj jest to artykuł 246 Kodeksu karnego z 1932 roku. Udziale w pobiciu osób pozbawionych wolności, artykuł 240 Kodeksu karnego z 1932 roku, czy nadużyciu władzy, artykuł 286 paragraf 1 Kodeksu karnego z 1932 roku, wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości określone w aktach prawa karnego międzynarodowego i w sytuacji jedynie wówczas sprawcy działający w strukturach systemu państwa totalitarnego, o jakim mowa w artykule 2 litera a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytucie Pamięci Narodowej, obowiązującej do wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, posługują się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, co najmniej aprobowali taki sposób realizacji polityki władz państwa, popełniając czyny i tym samym świadomie udział w prześladowaniach ze względów politycznych. Jest to postanowienie z dnia 4 grudnia 2001 roku do sygnatury 2 KKN 175/99. W odniesieniu do czynów zarzucanych w mniejszym postępowaniu oskarżonym powstaje wątpliwość, czy stanowiło one fragment prowadzonego na wielką skalę terroru służącego realizacji celów politycznych i społecznych, nie negując oczywistego faktu, że czyny te były elementem walki organów uprzednio rządzącego państwa z opozycją antykomunistyczną. Nie można jednak ich porównywać z prowadzoną w latach 1944-1956 polityką masowego terroru, do którego w swoim orzeczeniu odwoływał się Sąd Najwyższy, definiując znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Te rozważania pokrótce przedstawione szerzej w pisemnym uzasadnieniu postanowienia przemawiają za przyjęciem, że zarzucane oskarżonym czynom nie są zbrodniami przeciwko ludzkości, a w rezultacie ich karalność uległa przedawnieniu. Krótko jeszcze odnośnie wniosku prokuratora dotyczącego oczekiwania na rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez powiększony skład Sądu Najwyższego. Brak jest podstaw prawnych do jego uwzględniania, chociażby z uwagi na treść artykułu 441 paragraf 3 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że uchwała Sądu Najwyższego jest wiążąca w danej sprawie, to jest wyłącznie w sprawie, w której wystosowano pytanie prawne. W pozostałym zakresie obowiązuje artykuł 8, paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego, stanowiący o samodzielności jurysdykcyjnej sądu. Jeżeli chodzi o treść artykułu 17, paragraf 1, 6 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z tym przepisem nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli nastąpiło przedawnienie karalności. Taka przesłanka zaistniała w mniejszym postępowaniu, a zatem umorzenia mogło również nastąpić na posiedzeniu, stąd też sąd umorzył postępowanie kosztami stosownie do obowiązujących przepisów obciążył Skarb Państwa. Jeżeli chodzi o dalsze kwestie, sąd z urzędu sporządzi pisemne uzasadnienie postanowienia i to
postanowienie plus uzasadnienie zostanie doręczone stroną postępowania, czyli jeżeli chodzi o oskarżycieli, oskarżycielowi publicznemu plus oskarżycielom posiłkowym, jak również oskarżonym i ich obrońcom, i termin 7 dni do zaskarżenia tego postanowienia, które przysługuje zażalenie, które można złożyć w terminie 7 dni, będzie liczony od dnia doręczenia opisu tego postanowienia. Czy wszystko jasne? Ja nie myślę żalić, wtedy żalić w sądzie. W takim razie liczę na to, że zażalenie zostanie uwzględnione i zwycięży Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze Polska nie zginęła. To wszystko. Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca, czym odwiewasz, szablą odbierzemy. Marsz, marsz do Rosji. Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Policjanci obywatelskie. Trzeba o to.